wobec Polaków, ale relacje ludzkie były jednak zupełnie inne. Innymi słowy, relacje na przestrzeni wieków między naszymi narodami, polskim, niemieckim, polskim, rosyjskim, były różne. Natomiast totalitaryzmy XX wieku były tu bez wątpienia najstraszniejsze. I ten element konfliktu narodowościowego plus totalitaryzm przyniósł takie najbardziej krwawe żniwo. Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja. Szczęść Boże, mówi Jadwiga z Dolnego Śląska. Prosimy, panie. Chciałabym też tutaj się odnieść do poprzednika, do poprzedniej wypowiedzi. Dlatego, że popatrzeć na sprawę trochę bardziej globalnie i zauważyć, że istnieją takie od jakiegoś dłuższego czasu zjawiska pod tytułem tworzenie tak zwanego NWO, czyli New Order, czyli rządu światowego. I generalnie przeciwko takiemu przewładztwu jakiejś grupy, która chciałaby zawłaszczyć sobie rządy nad bardzo wieloma narodami i państwami, właśnie sprzeciwiają się niektóre duże państwa, i to jest właśnie głównie Rosja, Indie, Chiny. I niestety z tego właśnie powodu, że one się buntują, po pierwsze wyszły z tej siatki po prostu takiej sieci niewoli pod tytułem Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Rosja weszła w 2015 roku, bo wcześniej udało się temu systemowi tam zaistnieć, tak jak zresztą w Polsce od 1989 roku. I dlatego Rosja się zrobiła strasznym wrogiem, bo po pierwsze nie chce banków międzynarodowych, nie chce NWO, czyli po prostu nie chce GMO, czyli po prostu roślin modyfikowanych, nie chce światowego homoseksualizmu, nie chce bardzo wielu zjawisk, które są dewastujące i wyniszczające społeczeństwa chrześcijańskie. A musimy pamiętać, że Rosja to jest potężny chrześcijański kraj. To, że my cały czas Tak jak ten rząd światowy, mamy tutaj na myśli ciągle cały czas krytykowanie, odrzucanie, obwinianie Rosji. To jesteśmy wyjątkowo niesprawiedliwi i mało po prostu robić. Oczywiście, że czas nie powinno się to wiedzieć. Bo już dzisiaj jest internet i ludziom się nie da tak wmówić wszystkiego. A głównym właśnie dlatego właśnie się atakuje, dlatego że Rosja się broni. Wyrzucili Międzynarodowy Fundusz Walutowy, zrobili drugi system walutowy, który się nazywa BRIC, zresztą pan minister pewnie zna. I dlatego są po prostu niepokorni. No. My powinniśmy zrobić to samo. My powinniśmy też być krajem niezależnym, a nie ciągać obce wojska, obce banki, obce kapitały, obce po prostu właściwie obcych właścicieli Polski, bo naprawdę niewiele mamy już swojego, bo to się wszystko rozprzedało, rozdrapało. Banki, profi kredyt zabrać, także, wywalić dziadów na zewnątrz, oczywiście. A jeszcze mówią ci z fryzur, że Polacy nie znają się na bankowości, wiesz, no. Trafne rzeczy. Nie da się już tego słuchać. Przepraszam, że... Dziękuję, pani Jadwigo. Chociaż tutaj takie słowa nie padły, że Rosja jest największym naszym wrogiem. Nie, ja raczej starałem się przekonywać do tego, że zachowując roztropność i ostrożność w relacjach międzynarodowych, musimy starać się myśleć o polskich interesach na trzeźwo, racjonalnie, nie ulegać emocjom. Natomiast jest taki wątek w tej wypowiedzi
który uważam za taki warty może podchwycenia, że na pewno takim dużym niebezpieczeństwem dla Polski, ale też dla całej cywilizacji zachodniej, także krajów zachodnich, jest taki agresywny sekularyzm, taki liberalizm, czy taka forma liberalizmu, która, zgodnie z którą tradycje narodowe, religia są rzeczami nieważnymi, które powinny zostać zepchnięte do sfery prywatnej, a jeśli możliwe, to w ogóle porzucone. Taka te tendencje filozoficzne, światopoglądowe uważam za szkodliwe i głęboko się z nimi nie zgadzam. Uważam, że i w Polsce, i w Europie powinniśmy być dumni z naszej chrześcijańskiej tradycji i uważam, że dla dobrego życia, niezależnie od tego, tak, i może tu postawię kropkę. Chociaż też jesteśmy, panie pośle, świadkami w tej naszej dyskusji takiej próby zero-jedynkowych rozwiązań. Albo Rosja totalnie zła, albo Rosja super wspaniała. I tak samo z Niemcami. I tak samo z Niemcami, prawda? I nie możemy zapomnieć, że Rosja ani nie jest w stanie być samodzielną wyspą na arenie międzynarodowej. Też jest w wielu układach politycznych, gospodarczych. I też względem Rosji podejmowane są różnego rodzaju sankcje za to, że nie respektuje prawa międzynarodowego. To też pokazuje, myślę, te głosy naszych słuchaczy, że jednak te nasze doświadczenia historyczne są różne. I znam to też z domu, bo część rodziny, która była z Wielkopolski, opowiada o Niemcach. Ta część, która była ze wschodu, opowiada o Rosji, o Ukrainie. Jedni drudzy mówią prawdę, mówią o swoich doświadczeniach, natomiast oczywiście musimy o wszystkim pamiętać i pamiętając o tym, co było złe, jednak też starać się budować te relacje, no, szukając pozytywów. Powtórzę, nie zapominając o tym, co było, pamiętając i przypominając o tym, jednak starać się w taki pozytywny sposób budować relacje z naszymi sąsiadami. Kolejny telefon w naszej rozmowie. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo. Halo, szczęść Boże. Szczęść Boże. Piotr z Poznania. Prosimy, panie Piotrze. Chciałem powiedzieć, odnieść się odnośnie tych słów powiedzianych na temat Rosji przez tam jednego pana poprzednika. Otóż to, że Rosja była pod caratem, albo pod caratem, albo pod komunizmem, no to ich jakby rozgrzeszało, no to tak nie można na to patrzeć. No my, oni mieli swojego cara, my mieliśmy królów wtedy, no i toczyliśmy wojny ze sobą. Liczne były zbrodnie wykonywane przez Rosję na polskim narodzie. Można wymienić chociażby rzeź Pragi, czyli podczas powstania kościuszkowskiego. Zresztą no tak jak jeszcze, co więcej, to jakby tak spojrzeć na Rosję, nie tylko jeśli chodzi o władze państwowe, ale na tamten kraj, naród, no to tam zauważyć należy, że no to są po prostu generalnie Rosjanie źli ludzie. Chociażby te wszystkie mordy, zbrodnie, gwałty, no to były dokonywane przez prostych żołnierzy z ludu, którzy na co dzień potrafili sprawiać kiedy wrażenie, przepraszam, prosty, uprzejmych, miłych, sympatycznych, no ale sobie skruszyli, wojna była, no to te mordy były dokonywane właśnie przez prostych Rosjan z ludu. Ponadto, tak jak tam pan wspominał, że Rosjanie też mordowali Rosjan i tak jakby to się spytam, ale to nas interesuje, że Rosjanie mordowali Rosjan. Faktem jest, że też wielu z nich Rosjanie mordowali Polaków. I ponadto, jeszcze chciałem dodać, to przecież Niemcy także walczyli z Niemcami, byli podzieleni na liczne państwa no i także dochodziło mi nawet do wojen. No na przykład wojna o walki o odjednoczenie Niemiec między Austrią, Prusami. Austria zresztą, Austria to jest tak samo naród niemiecki, część narodu niemieckiego jak Bawarczycy, którzy po prostu Austriacy w wyniku wydarzeń historycznych znaleźli się poza państwem niemieckim, ale no, są zaliczani tak samo jak Bawarczycy,
na tego czyty do narodu niemieckiego. I tu chcę powiedzieć właśnie, że nie tylko Rosjanie mordowali się między sobą, ale także Niemcy nie widzą wciąż wojenki. I to nie jest żadne usprawiedliwienie tutaj, że Panie Piotrze, w jakiś sposób już do tych spostrzeżeń odnosiliśmy się. No spróbujemy jeszcze raz tutaj poprosić pana posła. No, dziękuję panie profesorze. A jeszcze coś można, jedno skuteczne, można? Proszę. Tutaj, że Rosja taka niewinna, bo niektórzy mówią, ale przecież no tak, Ukraińcy, owszem, są naszymi również wrogami. Niemcy, Rosjanie, Ukraińcy są nasi wrogowie, ale no faktem jest, że Rosjanie wprowadzili wojska i na Krym i zestabilizowali również Donbas. Także podsumowując, ja uważam, że Polska ma tradycyjny... Aha, jest to do Poznania i też to powiedział pan poseł, że rodzina ze wschodu na Rosję tam krytykuje tutaj z zachodu, że nie jest z Poznania, tam historię też, no i ja zarówno mam negatywne stosunki do Niemców, jak i do Rosji, no, oraz innych Ukraińców, a także no, ludzie naród żydowski, także Polakom zawsze jest do skóry. Dziękuję, szczególnie. Dziękuję panie Piotrze, z panem Bogiem. Panie pośle, czekam na odpowiedź i stosunkowanie się do głosu pana Piotra, do tych wspólnych doświadczeń chociażby nawet rodzinnych, chociaż temat przerodził się w taki temat historyczny, relacji polsko-niemieckich, polsko-rosyjskich, polsko-ukraińskich, jak to często bywa, gdy rozmawiamy czy to w kręgu rodzinnym, czy znajomych, kto jest bardziej chory, kto ma większe traumatyczne doświadczenia, prawda, albo kto komu bardziej zaszedł za skórę. Natomiast chciałbym usłyszeć pańską opinię na temat tego, że rozmawiamy o relacjach z drugim właśnie narodem czy państwem. Ponieważ mówimy o relacjach, które są relacjami często sąsiedzkimi, bo kogoś znamy Ukraińców, znamy Rosjan, znamy Niemców, mamy albo negatywne, albo pozytywne doświadczenia, a tutaj rozmawiamy bardziej dzisiaj, Polska na arenie międzynarodowej, rozmawiamy o funkcjonowaniu państwa w relacji do drugiego państwa i tutaj będą względy gospodarcze, ekonomiczne, polityczne, względy historyczne. Ktoś wspomniał względy podręcznikowe nawet, prawda, jeżeli o przedstawianie historii wzajemnych relacji w podręcznikach, no względy jeszcze kulturowe porównać możemy, kuchnię możemy porównać, prawda, ale czy nie jest tak, że zbyt mocno to indywidualne doświadczenie relacji takich przyjacielskich czy biznesowych nawet przenosimy na relacje te międzynarodowe, relacje dyplomatyczne, relacje ekonomiczne. Zapewne tak jest, bo takie są nasze doświadczenia osobiste, co słyszymy z niektórych tych głosów, czy rodzinne, tradycje rodzinne, ta wiedza, którą czerpiemy z książek, dotycząca tego, co działo się nieodległej przecież, nie tak odległej przeszłości. Natomiast te oficjalne stosunki między państwami są ważne, bo one pozwalają w jakimś stopniu niektóre z tych problemów, z tych zaszłości rozwiązywać i także myśleć o tym, co w przyszłości. Nie tylko koncentrować się na tym, co było, nawet jeśli było dużo złego, ale także no, budować relacje. Tam, gdzie są, można powiedzieć, obiektywne interesy, ludziom łatwiej się porozumiewać, niż tam, gdzie tylko rozmawia się o trudnych sprawach z przeszłości. Dlatego na przykład kwestie rozwoju gospodarczego, rozwoju relacji między Polską a sąsiadami, to także ma znaczenie do tego, żeby te stosunki były bliższe na takim właśnie innym fundamencie, bardziej oczywiście, choćby tak. I na tym wszyscy korzystamy. W stosunkach międzynarodowych staramy się także w różny sposób przekonywać naszych sąsiadów, ale także partnerów, aby działania, które służą takiemu wyjaśnieniu właśnie na przykład różnych stereotypów historycznych. Ja o tym już wspominałem w telewizji. W
czasie naszej ostatniej wizyty parlamentarzystów polskich. Tak, czyli nienawiść do Ruski. Przekonywaliśmy naszych kolegów z Wielkiej Brytanii o tym, że uczciwie, właściwie byłoby rozważyć, aby w brytyjskich podręcznikach pojawiło się więcej informacji o historii, pojawiło się więcej informacji o Polsce. W szczególności dlatego, że istnieją też takie obiektywne przyczyny, na przykład udział polskich lotników w bitwie o Wielką Brytanię, dyskusji, żeby widzieć Niemcy jako monolit, czy widzieć Rosję jako monolit. Bo jakkolwiek można powiedzieć czasami, że przeważająca część Niemców uważa to, czy przeważająca część Rosjan uważa to, ale w rzeczywistości te społeczeństwa też są bardzo różnorodne. Nie postrzegałbym też tych państw jako, no i można powiedzieć może jeszcze jeden element. I oba państwa, i Niemcy, i Rosja mają także swoje potężne problemy, niezależnie od potencjału gospodarczego, niezależnie od... The Bluetooth device is ready to help. The radio mode off. Zagrożenie tutaj odnośnie tej całej globalizacji.
A poza tym, właściwie, kto finansował Hitlera? Jest pytanie w zasadzie, jakby nie Hitler nie otrzymał tych pieniędzy, czy w ogóle byłby w stanie prowadzić tą wojnę? A poza tym, czy wtedy by było coś takiego jak woły czy katy? No, dziękuję, że szczęść Boże. Dziękuję, panie Jurku. Wiele ciekawych wątków pan porusza historycznych. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie w ramach tej audycji na wszystkie z tych kwestii odpowiedzieć. Tak, to są pytania dobre do historyków, natomiast nie wiem, czy szukałbym takich rozwiązań, że Hitler był od razu przez kogoś finansowany na pewno. Na pewno kryzys gospodarczy, który wówczas był. Finansowa Hitlera, a nie go będzie cholera. Także proszę Państwa, szatan się wścieka. Kto finansował Hitlera? Thank you.
The Bluetooth device is ready to pair. The radio modem. Także roszczenia, roszczenia są. Wszelkie roszczenia. Thank you.
procedurach wizowych jakby no, nie ma tego zjawiska, które przez wiele lat było, to znaczy, że większość z naszych rodaków chciała wyjechać do Stanów Zjednoczonych i tam się osiedlić, co z punktu widzenia Amerykanów było łamaniem tych procedur wizowych, ponieważ deklarowaliśmy coś innego niż były nasze rzeczywiste zamiary. Ale dzisiaj jesteśmy w takim momencie, że Polacy wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych rzadziej i wyjeżdżają w ściśle określonym celu. Kiedy mówią, że jadą w celach turystycznych, to zwykle to są cele turystyczne. Czasami jadą do pracy, ale wtedy też jasno to deklarują i czasami nierzadko jest to możliwe. Także wydaje się, że jesteśmy bardzo bliscy tego momentu, kiedy te wizy zostaną zniesione. I to nie z powodu jakiegoś szczególnego przywileju dla Polaków, tylko zgodnie z ogólnymi regułami, które Amerykanie przyjmują. Kolejny telefon, Radio Maria, halo. Boże. Szczęść Boże. Barbara, spotkałam Cię. Prosiłem Pani Barbaro. Chciałam zapytać o sprawę odmówienia azylu dla osoby z Norwegii, Norweszki, której w jej kraju wykazano brak dziecka, a u nas w Polsce odmówiono azylu. Czy można coś tu zrobić? Dziękuję, Pani Barbaro. Ja nie znam wszystkich szczegółów tej sprawy, ale co do zasady muszę powiedzieć, że jest to sprawa, którą uważam za bardzo ważną. Uważam, że Polska powinna w takich przypadkach, nawet jeśli to jest delikatna sprawa w relacjach międzynarodowych, stawać po stronie osób, których prawa, w szczególności prawa rodzicielskie, są ograniczane. Tutaj moim zdaniem powinniśmy prowadzić taką stanowczą politykę. Natomiast nie odnoszę się do tego konkretnego przypadku, ponieważ nie znam szczegółów tej sprawy. Panie pośle, to też dobry moment i chwila, by powrócić do tego pytania, które w telewizji trwa. Gdy rozmawialiśmy, było dwuczęściowe, to pozostaliśmy na pierwszej części, czyli ochrona życia w Polsce, o tym rozmawialiśmy. Ten wniosek do Trybunału Konstytucyjnego złożony jeszcze w marcu. Natomiast Polska na arenie międzynarodowej, jeżeli chodzi o obronę życia, ale też o obronę praw rodziny i też definicję rodziny jako małżeństwa mężczyzny i kobiety, jak ta sytuacja przedstawia się? No w Polsce sytuacja jest oczywiście dużo lepsza niż w większości krajów zachodnich, bo co do zasady w Polsce aborcja uznawana jest za przestępstwo, czyli ta ochrona życia w Polsce jest dużo szersza niż na przykład w Niemczech czy we Francji. Podobnie jeśli chodzi o sprawy ochrony rodziny, te liberalne obyczajowe zmiany, które dotknęły Europę Zachodnią w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, bardzo osłabiły pozycję rodziny. Wiemy, że w wielu państwach zachodnich dopuszczone zostały związki jednopłciowe, w niektórych przypadkach są to nawet małżeństwa, są takie państwa i to wcale nie pojedyncze, gdzie pary homoseksualne adoptują dzieci. Więc tutaj doszło do rewolucji i jeśli chodzi o praktykę, ale także jeśli chodzi o prawo. Wydaje mi się, że ta sprawa jest kluczowa dla utrzymania tożsamości chrześcijańskiej, cywilizacyjnej Polski. I to jest bardzo ważne, żebyśmy tych spraw nie lekceważyli, bo konsekwencje takich zmian kulturowych są potężne dla całego społeczeństwa i być może w niektórych przypadkach nieodwracalne. Także o to musimy zabiegać. Wydaje mi się, że to jest jeden z kluczowych elementów naszych wyborów politycznych. Wiem, że wiadomo, że Radio Maria jest tutaj jednym z tych mediów, który bardzo o tą sprawę dba i za to jestem bardzo wdzięczny. Nawet jeśli w różnych sprawach dotyczących spraw, nie wiem, gospodarczych, społecznych, możemy w jakichś sprawach się różnić, to jest zrozumiałe. Natomiast uważam, że akurat w takich sprawach cywilizacyjnych, ochrony życia, to bardzo
bardzo istotne jest to, abyśmy byli zasadniczy, abyśmy starali się te dobre rzeczy w Polsce utrzymać, a być może tam, gdzie to możliwe, także wzmocnić. Kolejny telefon, prosimy Radio Maryja. Mocnego
ekonomicznego wsparcia i dziś jest już regularnie spotykany w krajach zachodniej Europy. Podobnie jest co do zasady, jeśli chodzi o te sprawy światopoglądowe dotyczące rodziny, dotyczące życia. Naszym Państwa gościem w rozmowach niedokończonych poseł dr Bartłomiej Wróblewski. Prosimy, Radio Maryja, halo. Związana z historią naszego narodu, niezależnie od tego, że
nas najważniejsza. Panie pośle, pozostało nam przynajmniej kilka minut, by podsumować nasz szeroki temat. Podjęty dzisiaj na antenie telewizji Trwam i Radia Maria, Polska na arenie międzynarodowej. Poseł dr Bartłomiej Wróblewski. Prosimy objąć jeszcze myślą i treścią te wszystkie relacje, o których rozmawialiśmy, polsko-niemieckie, polsko-brytyjskie, polsko-rosyjskie, polsko-ukraińskie. No jeszcze pozostaje nam oczywiście to trójmorze, też nasz układ ze Stanami Zjednoczonymi, wizyta prezydenta w Australii, też myślę, że to, co najbardziej zapadło mi osobiście w pamięci, to ta nieustanna walka o obronę życia w Polsce i że jesteśmy głosem w Europie tych, których posłowie czy przedstawiciele władz nie mówią za nich, czyli nie mówią tego, co czują i Niemcy, i Francuzi, i Hiszpanie, i Anglicy, mając rodziny, mając dzieci, broniąc wartości życia ludzkiego, odpoczęcia do naturalnej śmierci, walcząc w obronie rodziny opartej o prawo naturalne, czyli mężczyzn i kobiet. Stając w obronie życia i dążąc do pełnej, zgodnej z konstytucją, ochrony życia, dajemy też świadectwo, że to nie jest tak, że jeśli w jednych państwach się liberalizuje przepisy dotyczące ochrony życia, ograniczając tą ochronę życia, czy wyłączając z tej ochrony pewne grupy ludzi, to nie jest tak, że jest jakieś prawo dziejowe i tak musi być. To od nas zależy, od naszego zaangażowania, od naszego stanowiska, czy ta ochrona życia będzie pełna, czy nie będzie. Od nas zależy, czy w Polsce utrzymany będzie tradycyjny model rodziny, czy dojdzie do jakichś zmian. Ja pochodzę z Poznania, gdzie mamy bardzo agresywnego prezydenta, który promuje zupełnie inną ideologię, inny punkt widzenia, który dąży do obyczajowej rewolucji. Także od nas wszystkich zależy to, jaka będzie Polska, jaka będzie Europa. Ostatnie lata w polskiej polityce zagranicznej oznaczają zmianę, można powiedzieć, paradygmatu prowadzenia polityki. Ta polityka jest inna. Oparta o przekonanie, że Polska musi być krajem suwerennym, autonomicznie kształtować swoją politykę. Autonomicznie to nie oznacza, że w sposób, że należy dążyć do jakichś sporów czy konfliktów, ale należy w sposób jasny wyrażać swoje stanowisko i oczekiwać partnerskiego traktowania przez inne państwa. Moje osobiste stanowisko jest takie, że w relacjach międzynarodowych musimy starać się działać konstruktywnie. To znaczy szukać sposobów współdziałania i starać się jednocześnie redukować problemy czy konflikty, które występują, ale zawsze powinniśmy się starać, żeby ta nasza polityka była polityką suwerenną, polityką, która jest prowadzona w interesie wszystkich Polaków. Rozmawiamy dziś o Polsce na arenie międzynarodowej. Poseł dr Bartłomiej Wróblewski. Dziękuję za przybycie do studia. Dziękuję za podjęcie tak wielu wątków, tak wielu tematów. Też ten temat związany z bezpieczeństwem, chociażby nawet podjęty przez pana posła. No i zmierzenie się z tymi wieloma wątkami, które były głosem naszych radiosłuchaczy. Czy pozdrowienia dla kogoś? Tak, przede wszystkim mojej żony, do której zaraz będę wracać, ale także dla mieszkańców Poznania, powiatu poznańskiego oraz w szczególności Wielkopolan. Chciałem na koniec jedno słowo tylko powiedzieć. Dzisiaj w Poznaniu, a właściwie pod Poznaniem w Mosinie, pożegnaliśmy radnego Zdzisława Mikołajczaka, osobę tradycyjnej wartości, osobę powszechnie tam szanowaną.
sanktuarium Najświętszej Maryi Panny, gwiazdy nowej ewangelizacji świętego Jana Pawła II, sprawowana będzie Eucharystia. Przy świętej przewodniczyć będzie ksiądz biskup Wiesław Śmigiel, ordynariusz diecezji toruńskiej. Po mszy świętej w amfiteatrze na scenie nad wodą koncerty. Dla Państwa wystąpią m.in. Kaszubska Orkiestra Delta z Jastarni, Danuta Mizgalska, Andrzej Kubacki, Damian Cholecki, śpiewająca rodzina Kaczmarków. Staniemy się także poprzez wspólny śpiew współuczestnikami patriotycznego spektaklu Zakazane Piosenki. Natomiast o godzinie 19.30 odbędzie się koncert galowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca imienia Stanisława Kaliny Śląsk. Naszemu spotkaniu towarzyszyć będzie także modlitwa koronka poczci Bożego Miłosierdzia, procesja różańcowa oraz Adria Skogórski. Tegoroczne dziękczynienie w rodzinie odbywa się pod honorowym patronatem księdza biskupa Wiesława Śmigla, naszego biskupa ordynariusza oraz prezydenta miasta Torunia pana Michała Zaleskiego. Wszyscy uczestnicy naszego spotkania, od najmłodszych do najstarszych, znajdą coś dla siebie. Przygotowaliśmy bogatą i zdrową ofertę kulinarną. Na ekologicznych stoiskach będzie można zaopatrzyć się w żywność, owoce, przetwory, soki, namiał, pieczywo i zioła. Zapraszamy także do naszej kawiarni, restauracji oraz księgarni. Na wszystkich najmłodszych będzie czekał sportowy plac zabaw przygotowany przez Centralny Ośrodek Sportu oraz Miasteczko Strażackie, w którym Państwowa Straż Pożarna przygotowuje zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych bardzo wiele atrakcji i ścieżek edukacyjnych w temacie bezpieczeństwa. Także swoje miasteczko przygotuje Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Już od godziny 13 w Miasteczku Zdrowia rozpoczną się bezpłatne konsultacje medyczne ze specjalistami z zakresu onkologii, mamografia i cytologia, chorób serca i cukrzycy. Uwaga, mieszkańcy Torunia! Specjalnie oznakowane bezpłatne autobusy będą kursowały z centrum Torunia do portu Drzewnego oraz z powrotem. Szczegółowy rozkład został zamieszczony na naszym portalu www.radiomaryja.pl oraz na stronie Urzędu Miasta Torunia. Kochani, spotkajmy się. Pierwszy dzień miesiąca września, Toruń. 10. dziękczynienie w rodzinie.